Cześć, siemanko ludziska, witam was w kolejnym odcinku z gry Sniper Ghost Warrior. I kontynuujemy dzisiaj tryb fabularny, kontynuujemy nasze przygody jako sniper zabójca. Agent Mike Rodriguez okazał się zdrajcą, ukradł sierżantowi Wellsowi dane i uciekł, zostawiając snajpera na pastwę wroga. Coś więcej powiedzą? Nie. Zobaczymy, cóż nas teraz czeka. Któż nas uratował? Pytanie, któż to taki? Obserwowaliśmy cię podczas zadania, śledziliśmy cię z daleka. Takie plany są zbyt cenne, żeby ryzykować, że mu mogłoby wpaść w niepowołane ręce. No time for details now. We must hunt down your friend and get the disc back from him before he gets away. We need you to infiltrate the base silently and kill him. We'll have our eye on you in case any surprises pop up. Okay, let's do it. Cicha robota, to mi się podoba. Musisz przedostać się niezauważony przez ten obóz. Jeśli wywołasz alarm, dotarcie do twojego kumpla będzie niemożliwe. Dobra. Przeniknij do obozu wroga. Tam jest jeden przeciwnik. Na niczym nie zauważył. Chyba nie. Skoro nie strzelił. Nie, nie zauważył mnie. Możemy dalej się skradać. Co to będzie? Idziemy tu z tyłu namiotu. Zakradamy się po cichutku. Jeśli ludzie, podobała wam się ta seria, stawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Dzwoneczek obok suba, żebyście dostawali powiadomienia o każdym nowym filmie na moim kanale, zarówno jak i powiadomienie o streamach, które ostatnio odpalam dosyć często. Także jeśli chcecie być na bieżąco z moimi filmami, chcecie wpadać na streamy, to koniecznie jest ten magiczny dzwoneczek. Coś mi się wydaje, że troszkę dłużej może nam ta misja zająć, ze względu na takie skradanie się. Przecież tak, tutaj nikogo nie widzę, teoretycznie mógłbym wstać, prawda? Dobra, wstaniemy. Baza jest po drugiej stronie mostu, aha. Co, płyniemy? Płyniemy wodą tam. Czy takie światła widzę w ogóle? Co tu się dzieje? Tam jest dwóch gości na moście. Ups! What? Nie! Wpadliśmy w jakąś dziurę, z której nie bardzo możemy się wydostać. To jest ten problem. Wyjdziemy stąd, czy nie? Wiem, że trochę spaca mi hałasuje. No nie.
A myślę, że ten. Czy coś powiem tak? Dobra, teraz musimy uważać, patrzeć pod nogi. Nie spodziewałem wam się. Powiem wam, nie spodziewałem się tego. Aha, ja tam wpadłem. No dobra. Idziemy dalej. Kurde. Tu jest gostek, który mnie jakimś cudem nie widzi. Ale jak go nie zabiję, to się nie przedostanę. Gdzie on może być? Kurde, on mnie chyba zobaczył. Czy on mnie widzi? Dobra. Idziemy dalej. Jest tu ktoś? O, jest. No to idziemy dalej. Don't even think about compromising your position. Czyli, że jak mam przejść? Tak na cichacza? A jak mam wejść na górę? Rozumiem, że mam dalej się skradać tędy. Aż dojdę tam na górę, tak? Spróbujemy. Zobaczymy, cóż nam to przyniesie. To jest gostek. Oczyść drogę. O kurde. 3-6. To co mam w końcu zrobić? Oczyść drogę. Ale może być teraz głośno, ludzie, uważajcie.
chyba wszyscy. Jakieś osiągnięcie w ogóle dostaliśmy. Już wam mówię. Wiem, miałem już nie zdobywać tak osiągnięć, ale... O kurde, nie, dobra. Bo strzelają. Czekajcie, ja przyciszę, bo jest coś, czuję, że jest mega za głośno. Audio. Nie wiem, wydawało mi się, że będzie dobrze, ale to jednak... Czy ja nie przyciszyłem tego? No właśnie. Może, mam nadzieję, że teraz będzie wystarczająco głośność. Dobra. Kolejny. Lecimy dalej. Tu nic ciekawego nie ma. Tych ukrytych danych też nie ma. O, gdzie? Skąd? O ty gnojku. Aha. O kurde. Będzie ciekawie. Będzie ciekawie. Aha, i po misji. No dobra, ale 10-minutowa misja to myślę, że jest za krótko jak na odcinek, więc kontynuujemy przygodę. Razor 6-4 has been freed by a local guerrilla leader that calls himself El Tajon. El Tajon gave Razor 6-4 information that the data might also include coordinates of a secret uranium mine where local civilians are held against... Dobra. Jaka lampka w ogóle, co nie? Tego się nie spodziewałem. Nie spodziewałem się czegoś takiego w snajperze. Dobra. Kurde, plecy będziemy mieli. A niestety na plecy się nie odwrócę. Więc trzeba koniecznie wszystkich zabijać. Żeby nie mieć pleców. Dobra. Dobranoc. I co dalej, co dalej? Jedziemy z koksem. Tam są, dobra. To full auto. O ty gnojku. Gdzieś na górze musiał być. Nie mogę użyć strzykawki. Tutaj był. Ja tu się tymi zajmę. O ty gnojku. Gdzieś jeszcze ktoś jest? I baniurka. Dokładnie tak. Leży. Złap zdrajcę. Lecimy po dziada. O ty kurna. Jeden HP. Wiem, że
Powinienem czekać do aż się 30 odnowi, ale było zbyt blisko. Wyrzuci ją. Ale ma paskudne oczy. Poleciał sobie w dół. Kończyliśmy akt trzeci. Także ludzie, ten odcinek w tym momencie zakończymy, ponieważ ukończyliśmy teraz akt trzeci. I za chwilę nagram drugi odcinek, który będzie aktem czwartym. Także jak wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, zajrzyjcie do opisu, bo tam macie same fajne, przydatne linki. Zajrzyjcie do innych serii na moim kanale i wyczekujcie kolejnego odcinka, który pojawi się prawdopodobnie już jutro. Trzymajcie się, na razie, no i pa pa, bajo.